Ja chciałbym Państwu się dzisiaj podzielić takimi paroma kwestiami, też może problemami, takimi, bym powiedział, mam nadzieję, że rzeczy będą takie otwarte, które mnie nurtują od jakiegoś czasu, a jakby które dotyczą związku właśnie naszej jakby zbiorowej tożsamości Polaków z pamięcią o naszych właśnie chłopskich korzeniach. Jakby niejedno z tego, co tu powiem, może się wydać, jak mam nadzieję, Państwu nieoczywiste. Niejedno, znaczy powiedziałem mam nadzieję, bo przecież zebraliśmy się tutaj nie po to, by wysłuchiwać oczywistości, tak? Bez problemu wszyscy, nie wiem, będziemy wszyscy przytakiwać, prawda? Nie wiem, coraz częściej ziewając tak w miarę prawienia przez prelegenta kolejnych truizmów. Mówienie o rzeczach właśnie nieoczywistych, albo oczywistych, ale z innej perspektywy, w której wyglądają one inaczej, nawet narażając się na wzbudzenie kontrowersji i wywołanie też, mam nadzieję, mniej lub bardziej gorącej dyskusji, jest jednym z właściwie chyba, mam nadzieję, też z celów tych spotkań. Tak? Chciałbym też od razu powiedzieć, że nie przemawiam tu tylko, powiedzmy, z pozycji takiego zamkniętego w naukowej wieży z kości słoniowej zewnętrznego obserwatora. Ja w takim chłodnym, obiektywnym okiem, prawda, dokonuję przeglądu interesującego go pola badań, ale także, znaczy też oczywiście, tak, tego tak też jakby nie ucieknę, ale także z pozycji kogoś, kto sam jako uczestnik narodowej wspólnoty jest jednym z elementów po prostu tegoż pola, ale co też implikuje oczywiście przyjmowanie określonej, czasem nacechowanej ideologicznie postawy. Tak, to też od razu chciałbym tutaj zaznaczyć. Z jednej strony, jak pisze Nora, cytuję, zawrotne tempo zmian powoduje, że świat stał się dla nas nieprzewidywalny. A niepewność przyszłości powoduje, że zwracamy się ku przyszłości. Nasze społeczeństwo przeważającej większości ma wiejskie korzenie. Jeszcze w 1939 roku na wsi zamieszkało blisko 70% ludności kraju. Była to w przytłaczającej mierze ludność pochodzenia chłopskiego. Ponad 2/3 dzisiejszych Polaków wywodzi się więc w drugim, trzecim pokoleniu ze wsi. Historia samego narodu, naszego narodu, albo raczej może trzeba by powiedzieć Państwa narodów zamieszkujących, prawda, ziemię Rzeczypospolitej, historia samego państwa, jest więc w dużej mierze historią wsi, historią ludzi ją zamieszkujących, przede wszystkim zaś tych pracujących narodów. Możemy zatem powiedzieć, że w przeważającej części właśnie jesteśmy narodem o chłopskim rodowodzie, narodem, który jakby korzenie w dużej mierze rozpościerają się w tej chłopskiej glebie. No właśnie, czy my o tych korzeniach pamiętamy? Czy świadomość tych chłopskich rodowodów Polaków ma swoje właściwe miejsce w polskiej pamięci zbiorowej? Czy nie jest za często, raczej może tak, że ci, którzy wyszli z chłopstwa, mają czasem problem ze swoją chłopską tożsamością, wypierają ją, niechętnie chcą pamiętać, skąd pochodzą. Jeśli nawet ośmielę wręcz stwierdzić, zaryzykuję, że jakby choć kwestia chłopskiej genealogii przeważającej większości członków naszej narodowej wspólnoty jest właśnie kluczowa też dla określenia naszej zbiorowej tożsamości, to jednak często była właśnie ona, była i jest często marginalizowana, bagatelizowana, albo też zniekształcana, wypierana, no a przez to, posłużyć takim freudowskim terminem, nie do końca jakby przez nas przepracowana. Chłop, który osiadł w mieście, starał się usilnie o dostosowanie do stylu miejskiego życia. Niechętnie przyznawał się do wiejskiego pochodzenia, pragnąc uchodzić za człowieka miejskiego. Uważano przecież mieszczanina za typ socjalnie wyższy. Wyśmiewali się mieszczanie wieśniaków, dając nieraz bardzo wyraźnie oczy swą przewagę społeczną i kulturalną. Nowo przybyli do miasta, byli zrazu onieśmieleni nowymi warunkami życia i pracy, co tym bardziej zachęcało mieszczuków do drwin, skoro ci przybysze nieco zorientowali się w środowisku, zaczęli się szybko wyzbywać tego, co znamionowało ich wiejskie pochodzenie. W tym miejscu warto przywołać w ogóle etymologię terminu chłop. Nie wiem, czy Państwo znają pochodzenie tego słowa, może nie Państwa zna. Otóż słowo to, choć dzisiaj już nie zawiera takich konotacji negatywnych, pochodzi, proszę Państwa, od chołop, co w narzeczach ruskich oznaczało niewolnika. Za termin ten zaczął wchodzić w użycie w Polsce od tak XV wieku i jak pisze historyk Grzegorz Foryś, jego upowszechnienie było symbolicznym przypieczętowaniem niewoli chłopskiej, byli w sensie prawnym, ekonomicznym, społecznym, ale też symbolicznym, chłopi starali się wyzwolić w kolejnych wiekach. Na pierwszym i na trzecim miejscu znalazły się postaci o niewątpliwie chłopskich korzeniach, w tym drugim badaniu, choć korzenie te nie są być może silnie eksponowane.
A kogo mam tu na myśli? Myślę, kto jest na pierwszym miejscu. Kogo Polacy mogą być dumni? Odpowiedź chyba jest bardzo prosta i jasna właściwie. Tak, oczywiście. A trzeci? Jeszcze drugi jestem, do tego drugiego też Polacy. Drugi był szlachcic. Wałęsa? Tak, trzeci jest Wałęsa, a drugi jak Państwo mówią? Szlachcic. Tak, bardzo dobrze, jak widzę. Okay. Oczywiście mam na myśli Karola Wojtyłę, późniejszego papieża. Postać wymieniona najczęściej, oczywiście Lecha Wałęsę na trzecim miejscu. I teraz tak, o ile jakby pochodzenie chłopskie Wałęsy jest dość dobrze znane, prawda? On pochodził z małej wsi Popowo w powiecie lipnowskim, w dzisiejszym województwie kujawsko-pomorskim. O tyle raczej mało się wspomina o tym, że dziadek papieża, Maciej Wojtyła, był kmieciem ze wsi Czaniec. Anglikola ex Czaniec, tak funkcjonuje w źródłach. I sam Wojtyła był świadom tych korzeni, choć tak do końca by ich jakby nie eksponował. Ale to też na przykład poświadcza swoim takim młodzieńczym poemacie Poezja Ucza Czarnoleska, pochodzącym ze zbiorku renesansowy Psalterz, Księga Słowiańska. Tu, gdzie pisze: o raczy jaki mieć jestem, piast jestem serdeczny, miłościwy władyka miodoprzędnej roli. Koniec cytatu. Właściwie, proszę Państwa, ostatni chłop pańszczyźniany w Polsce zmarł w 2007 roku. Janusz nas pisze. Państwa, współcześnie przejawy żywotności tego swoiście polskiego stereotypu, czy też mitu Chama, to na przykład takie opinie jak proszę Państwa, na łamach Gazety Wyborczej wygłaszał w 2012 roku Janusz Majcherek, twierdząc na przykład, że dzisiejsi chłopi polscy to hamulcowość modernizacji, prawda? Że odejście chłopstwa nie będzie stratą dla kultury duchowej, natomiast może być warunkiem szybszego rozwoju kultury materialnej nowoczesnego polskiego społeczeństwa. Koniec cytatu. Więc oczywiście istnieją także o wiele mniej subtelne, mówiąc eufemistycznie, manifestacje tego stereotypu, objawiające się lewo skrywaną pogardą dla wsi i chłopów, przejawiającą się choćby w języku potocznym, prawda, się takich określeń jak biochmeni, prawda, braki, obliwioki i tak dalej. Zagrażę napomiar, opublikowanym w 1997 roku na Makpolskiej Kultury i potem przedrukowanym w takim zbiorku czy zmierzch kultury lutowej w artykule o chłopowie i popomanie pisze: chyba słyszy Państwa, że publicznie mówi się niekiedy o chłopach w sposób, jaki żaden polityk amerykański nie ośmieliłby się dzisiaj mówić o murzynach. Jako przykład trochę starszej daty, ale już z czasów III RP, Państwa, warto przypomnieć scenę, jaka się rozegrała w dniu 11 listopada 1993 roku, gdy studenci przy grobie nieznanego żołnierza skandowali: chłopi do gnoju, Pawlak do gnoju. Jedną z takich relatywnie niedawnych odsłon, powiedzmy, tej właśnie czasem pogardy też w stosunku do chłopstwa, tak jakby najnowszej wersji mitu, bym powiedział, proszę Państwa, Chama, tutaj chyba nie mówiłem o terminie Cham, prawda, kiedy on się zaczął upowszechniać w Polsce, prawda? Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy się zaczął upowszechniać termin chłop, proszę Państwa, tak? To był też jeden z mitów, mitów tej ideologii sarmackiej, prawda? Jakby wywodzono, proszę Państwa, pochodzenie chłopów, prawda, od potomków syna Noego Chama, który został, znaczy sam Noe nie przeklął samego Chama, przeklął jego potomków, prawda? Za to, że on się najbywał na gości ojca, ten znany fragment Biblii, proszę Państwa. No i sarmaci Państwo wywodzili, że chłopi właśnie pochodzą od Chama, dlatego zostali degradowani do tej roli, prawda? Nawet było takie powiedzenie, takie przysłowie w tych czasach, proszę Państwa: nie czyń się Chami, a Petem strzeże roli. Najnowsza ta wersja mitu Chama objawiła się razem w takiej bardziej satyrycznej formie, mówiącej sarkastycznie o wysferzonych chłopskich potomkach wielkich miast jako leminga, tudzież trochę bardziej życzliwie słoika. Temu pierwszemu terminowi, lemingi, rozpowszechnionemu przez dziennikarzy skupionych wokół tygodnika, uważam, że tutaj mam na myśli przede wszystkim słynny alfabet leminga z 2012 roku pióra Roberta Mazurka, więc on pozwolił bardzo szeroki rezonans.